Mamy trochę wersetów, więc ja nie będę ich czytał. Notujcie je sobie, kochani, bo chcę, żebyście je czytali sobie sami. Bo ich jest troszkę tutaj sporo. Przeczytam natomiast pierwszy. Moim zdaniem od tego sobie zaczniemy i będzie nam to bardzo pomocne. List, pierwszy list do Tymoteusza 4:1. Pierwszy list do Tymoteusza 4:1. Rozwiewamy wątpliwości. Duch wyraźnie mówi. Jak mówi Duch? A więc jeśli coś jest niewyraźnego, to nie jest to Bóg. Zapomnij od razu. Jak będziesz miał jakieś dziwaczne, enigmatyczne zjawiska, których nie będziesz rozumiał, odrzuć na pniu. Jak mówi Duch? Wyraźnie. Co jest przeciwieństwem wyraźności? Niewyraźność, tak? A więc, jak mówi diabeł? Niewyraźnie. Bo chodzi o to, żeby działać przeciwnie niż Bóg. Ja słyszałem wiele razy, jak ludzie przychodzili, taką rzecz usłyszałem od Pana, ale dokładnie nie wiem, o co chodzi. Ja mówię, to nie był Pan. Pan mówi wyraźnie. Czy ty byś w ogóle powiedział do kogoś coś niewyraźnego, gdybyś chciał, żeby cię zrozumiał? Czy nie? Czy na przykład, jakbyś mówił do Polaka, chciałbyś, żeby cię zrozumiał, to byś powiedział coś do niego specjalnie po czesku? No chyba byś nie powiedział, bo by ci zależało, żeby cię zrozumiał. Zasady są zasadami. Duch mówi wyraźnie. Nie dajcie się zwieść nauką mówiącym o tym, że Bóg mówi niewyraźnie. Bo się pogubicie. Co to znaczy wyraźnie? Wyraźnie to znaczy w sposób łatwy do zaobserwowania lub usłyszenia. Łatwy do zaobserwowania lub usłyszenia. Wyraźnie również to w sposób nie pozostawiający wątpliwości. Tak mówi Bóg. Bóg mówi w sposób łatwy do zobaczenia lub zrozumienia. Za chwileczkę powiem, dlaczego do zobaczenia. Dlatego, że Bóg mówi różnie. Nie tylko mówi, ale pokazuje. I to też jest mowa. I Bóg też mówi w sposób nie pozostawiający wątpliwości. Takiego mamy Boga. Nie mamy enigmatycznego Boga, który mówi do nas w zagadkach. Rozumiecie? Ja słyszałem mnóstwo rzeczy, ludzie rebusy mi przynosili różne i mówią, że takie miałem objawienie od Pana. Ja mówię, że to jest rebus. 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 Rozumiesz? Bóg nie robi ci takich rzeczy. Rebusów ci nie daje. Dlaczego miałby ci rebusy dawać? Po co? Żebyś się nagłowił? Bo on znowu ma rarytas z tego, że ty się będziesz głowił nad czymś. To jest dobry tatuś. Jak ja mówię coś do swoich dzieci, tak? To mówię do nich wyraźnie, a nie w rebusach. Jak my się porozumiewamy z żoną, to się porozumiewamy wyraźnie, a nie w rebusach. Jednym z największych problemów na świecie to jest w ogóle problem z komunikacją międzyludzką. Ludzie nie rozumieją, że trzeba wyraźnie do siebie mówić. Wyraźnie artykułować słowa. I ludzie mają w ogóle bardzo duży problem z komunikacją, a potem im się wydaje, że Bóg też ma problem z komunikacją. Bo jak ja mam problem z komunikacją, jak ja tak mówię dziwnie, to i Bóg tak mówi dziwnie. A w ogóle zauważycie, że są ludzie, którzy tak dziwnie mówią, że nie wiadomo, o co im chodzi. Oni mówią coś do ciebie, tak? Politycy są w tym najlepsi. Politycy są tacy modele. On mówi coś i nic nie powiedział. A mówił dłuższy czas. Są ludzie, co mówią coś, albo kaznodzieje, którzy coś mówią.
Natomiast powtarzam. Pierwsza podstawowa zasada. Duch Święty mówi wyraźnie. Czyli w sposób łatwy do zaobserwowania lub usłyszenia i w sposób nie pozostawiający wątpliwości. Idziemy dalej. Nie będę już czytał. Wy sobie sami badajcie. Księga Jeremiasza 7,13. Druga rzecz. Bóg mówi nieprzerwanie i nieustannie. A więc co? Nie czekamy, aż przemówi. Tylko wierzymy, że mówi. Trzecia rzecz. Pierwszy list Jana 4,11. Duch Święty mówi tak, jak mówi Jego Słowo Nowego Przymierza. Czyli Bóg nigdy nie powie do Ciebie czegoś, czego nie określił w całokształcie prawd Nowego Przymierza. Nigdy. To masz niesamowitą w ogóle możliwość weryfikowania tego, co On do Ciebie mówi. Nie mówimy o Starym Przymierzu, mówimy o Nowym Przymierzu. To nie oznacza, że On mówi słowami z Pisma Świętego, tylko On mówi prawdami z Pisma Świętego Nowego Przymierza. Rozumiecie? Bo ludzie często mówią, że Bóg mu powiedział coś, tak jak było tam napisane w Piśmie. Czasami też On tak robi, ale czasami On mówi zupełnie innych sformułowań, używa. On prawdy pewne pokazuje. Tak? Pewne prawdy. Z Nowego Przymierza. I nigdy on poza te prawdy nie wyjdzie. A więc co? Wiersz, pierwsza rzecz jest utrwalona, to jest bardzo ważne dla mnie. Duch Święty mówi wyraźnie. Odrzucacie wszystko, co jest w waszym życiu niewyraźne. Coś jest niewyraźne, won, diable. Choćby nie wiem, jak pobożnie wyglądało. Od razu tniemy z grubej rury. Jakieś głosy, dziwne przekonania. Rozumiesz, jakieś dziwne, won, nie wiem, o co chodzi, to won, do kosza. Zostawiam rzeczy, co wiem, o co chodzi. Rozumiecie? Ja w ogóle, to chyba po babci odziedziczyłem, bo się napisane, że po przodkach się odziedziczy. No i ja mam coś takiego, że ja, chociaż teraz już mniej, że ja różne rzeczy, to tak myślę, że mi się przydadzą. I mam taką szufladę, że tam mam rzeczy, co mi się przydają. Ja do tej szuflady zaglądam co jakiś czas i wtedy zastanawiam się, proszę was, czy ja nie mam w ogóle warowni obsesji. Patrzę w tą szufladę. Ja nie wiem, po co miałyby mi się przydać te rzeczy. Krzywy gwoździk tam leży, pół gumki. Takie rzeczy są w tej szufladzie. Ja tam weryfikuję w tej szufladzie te rzeczy, wyrzucam te rzeczy, które oceniam, że są niewyraźne takie. Może wtedy byłem w jakimś takim dziwnym stanie, myślałem, że ten gwoździk to w ogóle jest mi bardzo potrzebna rzecz. Teraz w ogóle nie pamiętam, do czego mógł być mi potrzebny ten gwoździk, więc co robię? Wyrzucam ten gwoździk. Wyrzucam ten gwoździk. Wyrzuć wszystko, wszystko, co jest niewyraźne, tak? Na poziomie Twojej relacji z Bogiem. Niewyraźne, won. Niejasne, won. Długo już się o coś modlę, nie wiem, o co chodzi, won. Odrzucam. Śmieci. Zobaczcie, jak mało Ci zostanie niektórych rzeczy. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Wcale nie potrzebujesz tyle fajacu. Więc wyraźnie i nieprzerwanie i nieustannie. I tak, jak mówi Nowe Przymierze. No i teraz. Zaczynamy sprawy techniczne. Pierwsza rzecz, Ewangelia Jana 16,8. Duch Święty mówi przez wewnętrzne przekonanie. I mamy tutaj mniej więcej 90 parę procent głosu Boga do człowieka. A więc głos Boga do człowieka to wewnętrzne przekonanie. To nie głos słyszalny. To nie głos jakiś słaby, mocny w myślach, to później, to też, ale to potem. Najwięcej to wewnętrzne przekonanie. Musicie się, ludzie, trenować w wewnętrznym przekonaniu. Co to jest przekonanie? Z
Są to czyjeś przeświadczenia o prawdziwości jakiejś opinii. Przekonanie to znaczy, że jesteś przeświadczony, że dana opinia, czyli dane słowo, które do ciebie przychodzi, jest absolutnie prawdziwe. Przekonany, pewny, zupełnie pewny czegoś. Lub też, że coś, co w tobie zaistniało na przykład przekonanie, żeby gdzieś pójść, przekonanie, żeby coś kupić, przekonanie, żeby z kimś się spotkać, przekonanie, żeby coś wyrzucić, cokolwiek, że jesteś tego pewny. A wiesz, czy jesteś pewny. Nie mów mi, że nie wiesz, czy jesteś pewny czegoś. Bo jak nie jesteś czegoś pewny, że jesteś pewny, to jesteś niepewny. Prościej nie można. A więc odczuć to jako wewnętrzne przekonanie. Bo wewnętrzne przekonanie nie pozostawia cienia wątpliwości. O wewnętrznym przekonaniu nigdy z nikim nie rozmawiasz. Nie weryfikujesz wewnętrznego przekonania przez to, że przychodzisz i mówisz, Artur, czy ja na pewno mam dobre przekonanie? W ogóle? Ale ja nie wiem, co ty masz. Jest to związane, stoi to nad, jest to związane z tonem głosu Boga? Analiza? Jest. Czy tego pragniesz? Pragnę. Tak? No to idź to zrób. Bo to Bóg właśnie ci mówi. Nie wahaj się. Rozumiesz? Bądź pewny. Niech każda twoja droga będzie pewna. Każdy krok będzie pewny. To, co niepewne, odrzucaj. Nawet kosztem tego, że się pomylisz i nie zrobisz tego, co mówi Bóg. Bo nawet jeżeli ty nie potrafisz odebrać jakiejś rzeczy prawidłowo dzisiaj, jesteś niepewny, to proszę cię, nie rób czegoś w swojej niepewności. Nie rób. Osiągnij pewność. Módl się w innych językach, myśl sobie o tej rzeczy, aż będziesz pewny. Nie robimy niczego, czego nie jesteśmy pewni. Nigdy nie wolno wam się dać zmanipulować, nakłonić, nakręcić, zaczarować. Nigdy. Żadnych wątpliwości w działaniu. Jak coś zrobisz z jakąś wątpliwością, to przeproś Boga, jeszcze tam kogoś przy okazji, żebyś się nauczył. Przyjdź do kogoś w kościele, przepraszam cię, bo popełniłem błąd. Duch Święty mówi przez wewnętrzne przekonanie. Przekonanie to czyjeś przeświadczenie o prawdziwości jakiejś opinii. Przeświadczenie to jest pewność w stosunku do kogoś lub czegoś. Jeżeli ja mam pewność w stosunku do jakiejś sytuacji, tak, no to ja tą sytuację uznaję za ostateczną. Za ostateczną. Jak mam niepewność, powiem wam, jak ja mam, jak ja na przykład to przeżywam. Przeżywam to w ten sposób, że przychodzi do mnie jakaś informacja i ona się jakoś nie może we mnie ułożyć. Ona się nie układa we mnie. Wiecie, co robię, jak ona się nie układa? Modlę się jeszcze przez chwilę, tak? A następnie ją wyrzucam, jak się dalej nie układa. W ogóle się nie szczypię. Mówię, won. Nie ułożyło się we mnie. A ja taki poukładany jestem, chłopak. Jeśli coś tam we mnie nie ułożyło, to nie pasuje to. My to nie Bóg. To nie Bóg jest. Tak? To nie jest. Pewność to wiara w prawdziwość słuszności czegoś. A więc głos Ducha Świętego to wzbudzanie wiary w prawdziwość lub nieprawdziwość każdego zagadnienia. Krótko powiedziawszy, głos Boga do ciebie, tak, polega na wzbudzeniu wiary w jakieś zagadnienie. Przychodzi jakieś zagadnienie do twojego życia i ty jesteś pewny, ty wierzysz i następnie tą rzecz robisz. Jak nie jesteś pewny, jak nie wierzysz, to nie robisz. I koniec. Cały czas uważam cię za człowieka, który się modli, przebywa z Bogiem, kocha Jezusa, studiuje Pismo i jest szczery przed Bogiem, bo inaczej to w ogóle to, co ja mówię, nie ma dla ciebie żadnego sensu. Bo jak jesteś lebiega, który w ogóle nie przebywa z Bogiem, tak, to ja w ogóle nie, to nie ma żadnego sensu, bo ty się będziesz mylił w tym wszystkim. Ja mówię tylko do tych, którzy mają uszy.
kto ma uszy do słuchania, to to w ogóle załapie, inny nie załapie. Bo ludzie jak tam doraźnie coś przylecą, ludzie to w ogóle myślą, że to doraźnie przylecą coś tam, pobędą z Bogiem i odlecą i oni będą słyszeć głos Boga, bo Bóg będzie za nimi wołał i tym przekonaniem w nich rzucał. To tak nie działa. Trzeba być blisko, 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 bliziuteńko. Przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych badania, jeżeli chodzi w różnych grupach społecznych, jeżeli chodzi o częstotliwość orgazmów u kobiet. Okazało się, że największą satysfakcję seksualną, stałą, tak, mają odrodzone z Bożego Ducha i wypełnione Duchem Świętym chrześcijanki. Największa częstotliwość orgazmu. To był szok w ogóle dla opinii publicznej. To świecka gazeta robiła w Stanach. Dlaczego? Pytano. Bo wiecie dlaczego? Bo to były kobiety, które miały stałych, to największy odczynnik kobiet, które miały stałych partnerów, mężów, swoich seksualnych partnerów, z którymi były bardzo blisko. Ta bliskość, bliskość, tak, głębia bliskości powodowała systematykę satysfakcji seksualnej. Po prostu. Dokładnie jest tak z Bogiem. Bliskość z Bogiem powoduje, że te rzeczy, o których ja mówię, to są dla ciebie jasne. Jeżeli jesteś oddalony gdzieś od Niego, to one nie są jasne. Bo ty nie będziesz ich łapał, bo ty będziesz mówił, no jak, to jak ja mogę rozpoznawać, tak? Ale mówię, ale ja nie wiem, bo musisz być Jego blisko. Blisko, blisko. Musisz czuć, czym On się perfumuje. Ja wiem, czy... Bosem. Tak coś czuję. Jakby Jezus dzisiaj chodził, to by kupował Boga. Bo to jest, wiadomo, co to jest, nie? Tak mi się wydaje. Głos Ducha Świętego to wzbudzanie wiary w prawidłowość lub nieprawidłowość każdego zagadnienia. Czyli słucham Boga i wiem, czy coś jest prawdziwe, czy coś jest nieprawdziwe. Mam pewność, że to jest prawdziwe, a to jest nieprawdziwe. Wczoraj posłuchałem sobie kawałek takiego kaznodziei też w internecie, nie powiem jakiego. Boże kochany, co on gadał. Zdenerwowałem się na samą noc. Na samą noc. No takie rzecz głupoty gadał. Facet, który jest uznawany ogólnie za autorytet gdzieś tam, nie? Mówię, kurczę, co za mówię, ma w sobie taką zajadłość tyle lat już, no. On tyle lat takie rzeczy opowiada, nie? I wprowadza tych ludzi w maliny, takie, wprowadza w taką enigmę taką z tym Bogiem, w ogóle wiecie, o co chodzi. A udaje, że on udaje, a ja go znam. A udaje, że on w tym się świetnie porusza, a on się w ogóle w tym nie porusza, bo on cielesny jest, wiecie, o co chodzi. To cielesna postać, tak nie żyje w ogóle. On mówi o tych rzeczach, on teoretycznie mówi prawdę, bo w ogóle nie mówi żadnego kłamstwa tam. Tylko on to w ten sposób przedstawia, rozumiecie, że ludzie tego słuchają i mówią wow, wow, a tam nie ma wow, bo tak się nie żyje, jak on mówi. Takiego czegoś nie ma. Nie ma. Nie ma. Ale jest to, że Bóg do ciebie mówi poprzez wewnętrzne przekonanie. I to jest dostępne dla każdego chrześcijanina, rozumiecie ludzie? Każdy z nas tutaj siedzi, buduje podstawę z głosu, ze stonu Boga, rozumie, na jaki ton głosu Boga jest, zaczyna trypić, że pragnienie to jest w ogóle punkt wyjścia i na tym zaczyna się wewnętrzne przekonanie. Powiedz mi, do czego Bóg cię będzie przekonywał, jak nie do tego, co już dawno wlał w twoje serce? Wlał w ciebie? No wlał, no to cię przekonuje. Jak on wlał w moje serce ewangelizację, to on mnie teraz przekonuje co do miejsc. Ja mam bardzo dużą łatwość. Modlę się i w ogóle ja wiem gdzie, ja wiem jak. Tak? W ogóle wiesz. Słyszę, mówię to tutaj trzeba, to tam. Kładę ręce na ludzi, ludzie wiedzą gdzie. Ludzie wiedzą jak. Nie? Drugi pod względem częstotliwości głos Boga do człowieka. Duch Święty mówi przez objawienie z Pisma
ze spisanego słowa. Ewangelia Łukasza 24, 44, 45. Objawienie ze spisanego słowa, ale to jest dopiero na drugim miejscu. Nie wolno tego pomylić. Bardzo wiele ruchów ewangelicznych wzięło i to pomyliło. Mówi do mnie Pan, mówi przez Pismo. Mówi do mnie, ja mówię do mnie też. Tylko 10 razy rzadziej niż przez wewnętrzne przekonanie. A do mnie Pan mówi cały czas przez Pismo. Ja mówię nie! Ty po prostu czytasz Pismo. To nie jest głos Boga do ciebie. Ty czytasz Pismo. Czytanie Pisma nie jest głosem Boga z Pisma. Bo Pismo to jest logos. A dopiero rema, tak? Nadaje się do użytku. Zgadza się? Rema się nadaje do użytku, a nie logos. Logosem, jak jest grube i w dobrej okładce, możesz przybić gwóźdź. Rozumiesz? Ale nie możesz się logosem pukać w głowę i myśleć, że ci tam wpadnie objawienie. Jedna moja znajoma uważała, że jak będzie spała na Biblii, słowo honoru z Kościoła Wolnych Chrześcijan. To ona myślała, że tam jej coś się stanie przez to. I ona spała na tej Biblii często. Starsza osoba. No to ja mam ją za usprawiedliwioną, bo starsza to była osoba. I też naprawdę rozumiem, że ten ruch, w którym była, on wywołał tego rodzaju sytuację. Objawienie z Pisma jest drugim, co do częstotliwości, głosem Boga do człowieka. A więc mamy czytać Pismo, mamy rozmyślać o Piśmie, tak? I mamy być czujni na to, co On nam powie. Ale co zrobi? Powie. Powie. Daj mu mówić. To niekoniecznie będzie słowo, które usłyszysz, ale to będzie wewnętrzne przekonanie, że to, co czytasz, tak, to ma takie, a nie inne zastosowanie. Czyli ta pierwsza formuła zostanie użyta do wydobycia z Pisma tego, co jest dla ciebie istotne. Trzecia rzecz, księga, przepraszam, dobrze, księga Hioba 4:12-13. Duch Święty mówi słyszalnym szeptem w naszych myślach. To jest na trzecim miejscu. Słyszalny szept w myślach. Kupa chrześcijan uważa, że to jest przede wszystkim ten głos Boga, ten szept, który oni słyszą. I mówią, Pan mi powiedział, Pan mi powiedział. I przez ludzi się przelewa taka duża ilość informacji w myślach i oni myślą, że to Pan im do nich ciągle mówi, ale to nie mówi Pan. Pan też mówi przez cichy szept w myślach, ale to jest daleko dalej. Ludzie odrzucają wewnętrzne przekonanie, a opierają się na głosie w myślach. To nie tak jest. Najpierw jest wewnętrzne przekonanie. Bo to, że przychodzi do ciebie jakiś głos w myślach, tak? To też jest głos Boga, do mnie też tak przychodzi, tak? Ale częstotliwość jest ogromna różnica w częstotliwości. Wewnętrzne przekonanie to rzecz główna. Ja naprawdę wiem, że wiem, że wiem. Jak mnie na przykład zapytasz, dlaczego uważasz, Artur, że to tą drogą trzeba akurat iść? Czasami ludzie pytali, czemu ty uważasz, że tak się powinien rozwijać wasz ruch, nie? A ja mówię, bo mam wewnętrzne przekonanie. Wczoraj do mnie człowiek pisze, co myślisz o reinkarnacji? No napisałem mu, nie ma reinkarnacji. Każdemu postanowione raz umrzeć, a potem sąd. Raz. Nie dwa. I on do mnie pisze dzisiaj z rana, że jestem w błędzie, żebym pogrzebał w Ewangelii Mateusza, to coś znajdę, on do mnie powiedział. Jak ktoś do mnie pisze, żebym pogrzebał w Ewangelii Mateusza, że coś znajdę, to ja wiem, że to jest Lucyfer. Dlaczego on do mnie napisał tego SMS-a za pomocą tego zacnego człeczyny? Dlatego, że to jest niewyraźne. Co to jest pogrzeb w Ewangelii Mateusza? Pogrzebać to ja sobie mogę gdzie indziej. Na przykład między palcami. Specjalnie zrobiłem to niedomówienie. Tak.
Chodzi o to, że to jest niewyraźne. To niewyraźne jest. Rozumiesz? I facet chce koniecznie, czy to kobieta, bo nie wiem, to chce koniecznie przekonać, że reinkarnacja. No absolutna bzdura. A skąd wiesz o mnie, ten człowiek? Ja mu piszę, bo mam wewnętrzne przekonanie od Ducha Świętego. Dobrze? Wewnętrzne przekonanie. Dlatego też chcę bardzo prosić was, żebyście nie próbowali wielokrotnie ludziom udowodnić czegoś, na co dowodów innych nie będziecie mieli, jak wewnętrzne przekonanie. I chcę ci coś powiedzieć. Niekoniecznie będziesz miał różne inne dowody na coś. I nie mów do Boga, daj mi jeszcze jakąś inne potwierdzenie. Bo to jest głupota. Rozumiecie? Ludzie tak robią. Mają wewnętrzne przekonanie, mówią, ale jeszcze Panie potwierdź mi to jakoś. A najlepsze jest to, potwierdź mi słowem z Pisma. Jakim słowem z Pisma? Czy to, co mówi do Ciebie Bóg, jest zgodne z Nowym Przymierzem? Zgodne. To co Ty chcesz jeszcze? No bym chciał jakiś werset. Ale po co? Uważasz, że autorytet Pisma jest autorytetem wyższym niż wewnętrzne przekonanie? Jesteś w błędzie. Dlaczego? Wyjaśniam. Bo Pismo powstało za pomocą wewnętrznego przekonania, a nie wewnętrzne przekonanie powstało za pomocą Pisma. Co było pierwsze? Objawienie Pisma czy Pismo? Objawienie. Bo ktoś musiał mieć objawienie, żeby napisać pismo. Zgadza się? Tak. A więc proszę nie zamieniać tych rzeczy. Ludzie próbują zamienić objawienie na pismo. Albo mówią, potwierdź mi pismem objawienie. Objawienie to jest dyrektor. Pismo to jest pracownik. Wyobrażasz sobie, że wchodzisz do firmy. Idziesz do dyrektora, rozmawiasz z dyrektorem, dyrektor ci coś mówi, a ty mówisz tak, ale potwierdź mi to teraz przez twojego pracownika tutaj, że ty masz rację, że ten kontrakt będzie dobry. I teraz oczywiście pan dyrektor dzwoni po takiego pracownika, który przychodzi ze sklepu i mówi, proszę bardzo, daj pani Heniu, pan potwierdza, pan Heniu, oczywiście potwierdzam, to za bzdura. W ogóle wiesz, a ludzie mówią, panie potwierdź mi przez pismo, najpierw było objawienie. Paweł siedział 3 lata u Arabów i przyjmował objawienie, zanim zaczął spisywać. Rozumiecie? Nie mylcie tego, bo wkręcicie się w to. Nie kładźcie też runa. Runiści, człowieku, chrześcijanie są tacy runiści. Panie potwierdź mi, potwierdź mi. Jak mi się teraz poruszy prawy palec, to jest od Ciebie, a jak mi się poruszy lewy, to nie. Jak liść tu spadnie, to tak, jak tak, to nie. Jak dzisiaj ona przyjdzie w sukience, a jak w spodniach, to co innego. Potwierdź Panie. I patrzą się jak sroka w granat na rzeczywistość, mówią coś potwierdź. Ja rozumiem, o co chodzi. Przecież to aniołowie się z nas śmieją, ludzie. Bez przesady. Wewnętrzne przekonanie potwierdza czymś. Jeśli wewnętrzne przekonanie jest zgodne z tonem głosu Boga. Tak? Jeżeli ono jest zgodne z Twoim pragnieniem. Tak? Jeżeli ono zgadza się z całokształtem Nowego Przymierza. Tak? To czego Ty chcesz? Jakiego potwierdzenia jeszcze? Proroka. Ostatnio taki prorok robił konferencję u nas i zaproszono do mojej żony, ktoś zadzwonił, taki pastor mówi, czy mogłabyś, czy chciałbyś, zapraszam się na konferencję z tym prorokiem. Agata mówi, posłuchaj, coś ci powiem. Powiedz temu prorokowi, że jeżeli on chce, to mogę mu zrobić szkolenie w moim domu. Powiedz mu. Nie opowiadaj mi, czy nie zapraszaj mnie na konferencję z tym prorokiem. Akurat z tym. I lecimy dalej.
Następna rzecz, następny głos Boga. Izajasza 6:8. Duch Święty mówi słyszalnym, mocnym głosem w naszych myślach. O wiele rzadsza rzecz, czasami się zdarzająca. Silny, mocny głos. Niektórzy z was mieli tego rodzaju przypadki. Jak was rąbnęło, tak? To wiedziałeś, że poprawiać nie trzeba. Dlaczego takie rzeczy się dzieją? Sprawa jest jasna. Są w naszym życiu rzeczy bardzo trudne. Żyjesz sobie w naszym pięknym kraju, chodzisz sobie do pracy, tak? Masz fajne mieszkanko, żyjesz. Ale gdzieś od długiego czasu myślisz sobie w ogóle o Afryce. Kurczę, marzysz. Jak oglądasz filmy o Afryce, to płaczesz. Zaczynasz myśleć, kurczę, pojechał się głosić do Afryki. Jak widzisz Murzyna na ulicy, rozumiesz, to coś się z tobą dziwnego dzieje. Rozumiesz? Zaczynasz pragnąć Afryki. I któregoś dnia na modlitwie słyszysz, dziecko moje, jedź na misję. I ty w ogóle wiesz, że to jest on. Ale to, co musisz teraz zrobić, przerastać. Musisz zrezygnować ze wszystkiego, co posiadasz. Rozumiesz? I teraz posłuchaj. Jeśli to będzie tylko wewnętrzne przekonanie w takich sytuacjach, albo cichy głos w myślach, albo przekonanie, albo słowo jakieś z pisma, to to może być za mało dla ciebie. Ale kiedy na kolanach klęczysz i słyszysz Afryka! I padłeś, rozumiesz, tak jak było w takim przypadku takiego chłopaka. Modlił się całą noc, młody chłopak, matka osobiście z nim gadałem, matka do niego weszła do właśnie na konferencji Miecza Ducha w Kaliszu. Spotkałem się z nim, byłem z nim w pokoju tam. Matka do niego weszła do pokoju rano i mówi do niego: synuś, a co ty mówi taki? Mówi taki, on niewyspany, całą noc się modlił, nie? Co ty taki mówi jesteś, mówi taki niewyspany, taki zaniedbany. On, wiesz, popatrzył zalany, za mnie mało, mówi, wyjeżdżam do Mołdawii. Wiesz. Pojechał na misję do Mołdawii, czy jest na misji w Mołdawii. No to słyszał tylko Mołdawia. Więc to jest głos. Silny, mocny głos. Rzadko się zdarzający. Dalej, Dzieje Apostolskie 9:37. Duch Święty mówi słyszalnym głosem z zewnątrz. Słyszysz go fizycznymi uszami. Ja nie słyszałem nigdy osobiście. Moja żona słyszała raz. Nie wiem, jak wy mieliście. Kiedy do niej powiedział, to był dzień, kiedy zdecydowała, że wejdzie w służbę. I nic więcej nie powiedział, tylko jej imię. Spała po prostu w nocy. On powiedział: Agata. Ona otworzyła oczy, jakby na amfetaminie była. W ogóle myślała, że ja ją obudziłem, nie? I natychmiast wtedy, po tym silnym zewnętrznym głosie, który ją obudził, tak? Przyszło wewnętrzne przekonanie i informacja: zaczynaj służbę. Rozumiesz? Po prostu, jakby dwie informacje. Jedna bardzo silna, jak budzik, która musiała ją przebudzić. Agata nigdy nie była osobą z temperamentem, który by był taki hop do przodu, wiecie. Ona taka nie była. Jej trzeba było, w cudzysłowie, przyłożyć czymś. I jej przyłożył wtedy. A to było rzadkie. Raz w życiu na razie. Może kiedyś więcej. Kenneth Hagin kiedyś o takich rzeczach mówił, wiesz, ludzie mówią, on akurat o wizjach mówi, za chwilkę o tym powiem. On mówi, ludzie mówią, że mieli masę wizji w życiu, nie? Ja mówię, miałem 8. Przez 50 lat służby. Rozumiesz? Mówi, może mają, nie? Moje 8 wizji, tak? Plus 2 wizje aniołów spowodowały zupełne zmiany w moim życiu. A są ludzie, do których aniołowie codziennie przylatują, codziennie Bóg do nich schodzi. Tacy są ludzie. Niech im Bóg błogosławi. Księga Hioba 33:14-16. Duch Święty mówi przez sny. Kolejny głos Boga do człowieka. Przede wszystkim to, czy sen jest od Boga, czy nie. Inaczej, czy sen ma znaczenie, czy nie, będzie spowodowane tym, jakie jest nasilenie snu. Sen, który tylko mignął ci i próbujesz sobie go przypomnieć, to zapomnij.
to nie ma z tym nic wspólnego Bóg. Jeżeli zaś pamiętasz, jest to coś wyraźnego, tak? To dopiero zacznij to analizować. Dopiero zacznij analizować. I też oczywiście ten głos Boga w snach my przeprowadzamy przez cały system, o którym mówiłem wcześniej, tak? Nie wchodźcie w te tematy tych tak zwanych służb wykładania wszystkich snów, że wszystkie sny coś znaczą, bo to jest nieprawda, że wszystkie sny coś znaczą, to jest herezja. Są wykładacze snów, kiedyś pojechaliśmy na ewangelizację, przyjechały dziewczyny tam z takiego jednego kościoła, nie powiem z którego, wykładają sny. Rozstawiły się z tym swoim biurkiem, ja mówię, niech one te sny wykładają, mnie to nie przeszkadza, w Zakopanem byliśmy, wykładają sny. Mówię, dobra, kupa ludzi, ewangelizujemy, słuchajcie, ludzie się nawracają, wszystko pięknie, zakonnica się nawróciła, została ochrzczona w Duchu Świętym. Okazało się, następnego dnia jechała stałą wycieczką do Lourdes, rozumiecie? Przyprowadziła cały autobus do Jezusa, bo potem z nami rozmawiała. Cały autobus ludzi, rozumiecie? Wiecie. Druga się nawróciła, ksiądz się nawrócił, w ogóle masa ludzi się nawraca, one wykładają sny, w porządku, wykładają sny. Lider spotkania, jeden z liderów kościoła, z którym współpracujemy, idzie do nich po którymś dniu ewangelizacji i mówi, miałem sen. Śniło mi się, że złowiłem rybę i była zdechła. Siostra wykładająca sny mówi, mam wykład od Pana. Ta ewangelizacja nie ma sensu. To wszystko nie ma sensu. Ryba jest zdechła. Łowicie zdechłe ryby. Powiedziałem temu liderowi później, bo mówię do niego tak, posłuchaj, jeżeli jeszcze raz mnie tu zaprosisz i jednocześnie zaprosisz siostry, które wykładają sny, osobiście połamię im biurko i krzesełko. Zrobię wszystko, żeby się bardzo obraziły na mnie. I nigdy więcej nie przyjadę do ciebie, jak one tu będą. Nigdy więcej. Dzieje apostolskie, a kiedy przychodzi sen, tak? W 90% sam będziesz wiedział, o co chodzi. Czasami się zdarzy, że ktoś będzie ci w tym musiał pomóc. Ale to jest 90/10. 90% snów wytłumaczysz sam. Dlaczego? Klasycznie, bo masz Ducha Świętego. Wewnętrzne przekonanie. I tam inne rzeczy. Następnie, Dzieje Apostolskie 11:5. Duch Święty mówi przez widzenia wewnętrzne, czyli wizje wewnętrzne. Wizja wewnętrzna polega na tym, że to nie jest podczas snu, tylko podczas normalnego twojego funkcjonowania. Widzisz pewne zjawiska wewnątrz siebie. Masz otwarte oczy, widzisz tutaj normalnie wszystko, i jednak w środku masz jakąś formułę widzenia. I to się mówi, widziałem. Widziałem to, widziałem tamto. To jest głos od Boga. Bardzo często, kiedy będę was w ogóle uczył o darach duchowych, bardzo często też na przykład słowo wiedzy przejawia się łącznie z informacją wizji wewnętrznej. Ja bardzo korzystam z takich usług ludzi, na przykład w Warszawie w kościele, którzy poruszają się w słowie wiedzy i łączy się to u nich z wizjami wewnętrznymi. Oni po prostu to widzą. Oni przychodzą do mnie, pająk mu siedzi na głowie. Rozumiem. Ja biorę pająka, zrzucam. Kiedyś miałem przypadek, że ktoś widział, ktoś był chory na śmiertelną chorobę. I siedział na nabożeństwie, ktoś miał słowo wiedzy, widział, mówi drutem kolczastym opleciony, zerwij drut, będzie zdrowy. Zerwaliśmy drut, stałem, zrywałem drut, człowiek został uzdrowiony. W ogóle bez żadnej modlitwy, nie? Więc to tak wygląda, wizje wewnętrzne. Tak mówi Bóg, również przez wizje wewnętrzne. Dalej, Księga Ezechiela 1:1. Duch mówi przez wizje zewnętrzne. Bardzo rzadki produkt. Kiedy znajdujesz się tutaj i w pewnym momencie rozpościera się przed tobą wizja. I zaczynasz widzieć jak w filmie. Niektórzy widzą jak na ekranach, inni cali znajdują się w wizji.
są przenoszeni w różne środowiska. Tak? Osobiście znam człowieka, jest między innymi moim stawiennikiem, który w wizji został przeniesiony w czasie. Został przeniesiony w czasie do czasów króla Dawida. Widział Dawida. Kiedy on mi o tym opowiedział, to się rozwalił. W ogóle wiedz, przyszedł do mnie i mi o tym mówił. Nie? Mówi, podjechał Dawid rydwanem. A ja w ogóle, a ja struchlałem, bo ty wiesz, że to Duch Święty, wiesz. I tak, no to w ogóle wiesz, no słyszysz kupę różnych rzeczy, w ogóle wiesz, nie? Ale on przyszedł i mówi, podjechał rydwanem, widziałem, spojrzał mi w oczy. Mówi, Artur, nigdy nie widziałem tak pięknego mężczyzny. Po prostu, a ja w ogóle wiesz. Poryczałem się, w ogóle wiesz, wiedziałem, że to jest, bo wstawiennik też taki w ogóle, taka tam postać, taka. Miał taką wizję, taką miał wizję po prostu. Nie miałem takiej wizji nigdy. Miałem kilka wizji wewnętrznych, takich dużych wizji, nie mówię o jakimś tam słowie wiedzy, ale zewnętrznie nigdy nie miałem. Dalej, Księga Jeremiasza 50, werset pierwszy. I do tego dopiszcie sobie Rzymian 12:5-8. Duch Święty mówi przez proroków i innych świętych. Zobaczcie, na którym to jest miejsce. Duch Święty mówi przez proroków i innych świętych. W ogóle, jak będę was uczył o urzędach, będę mówił o prorokach, o tym, jakie jest miejsce proroka dzisiaj. Kim jest prorok? Kim jest prorok? I Bóg mówi przez proroków, i Bóg mówi przez innych świętych, mówi przez urzędy różnego rodzaju, ale to jest daleko. To, że ja do ciebie dzisiaj coś mówię, to jest w ogóle materiał, który ja w tobie składam. Wiecie? Ja składam w tobie materiał. I teraz ten materiał, który ja w tobie składam, to dopiero z tego materiału będzie mówił do ciebie Bóg. To z tego materiału. To nie to, że ten materiał to jest Bóg. Nie. To jest materiał pewien. Tak jakby ruda. Jakaś ruda i z tej rudy teraz będzie wytapiało się w twoim duchu złoto, srebro, różne rzeczy. Boże, diamenty, o. Bo ja rudę ci składam. Tak? Jako usługujący to ja w ogóle tak robię. Tak samo jako prorok, przychodzi do ciebie prorok, to on składa w tobie jakąś rzecz i z tej rzeczy dopiero ty wydobywasz. Jak zwykle przez wewnętrzne przekonanie. Tak. Czy nie podchodzi bezkompromisowo do takich rzeczy, że przyszedł prorok, to mi powiedział taką rzecz. Ja w ogóle nie mam wewnętrznego przekonania, ja nie mam takiego pragnienia. Wiecie, o co chodzi? I teraz raptem, a teraz prorok mi powiedział. Dalej, Ewangelia Łukasza 12:56. Duch Święty mówi przez zjawiska w przyrodzie i w kosmosie. Naszym obowiązkiem jest obserwować to, co się dzieje i musimy zrozumieć, że to jest jeden z głosów Boga. Nie bój się, będziesz rozpoznawał te rzeczy, kiedy one będą dla ciebie potrzebne, żeby je zobaczyć. Czasami to są naprawdę rzeczy bardzo łopatologiczne. Pamiętam początki mojego chodzenia z Bogiem. Bóg do mnie mówił przez takie, ja w ogóle nie miałem pojęcia o wewnętrznym przekonaniu. On do mnie mówił tak łopatologicznie. Na przykład siedzę w autobusie, jadę i myślę sobie o czymś. I mówię, Panie, a jeszcze wiesz, jestem ryb, wiesz, ty powiesz rolnoświątkowy, mówię, Panie, czy to jest Twoja wola w ogóle, wiesz, no nie? Wiesz, i patrzę w okno, przejeżdżam przez miejscowość, wola Boża. W ogóle wiesz, o co chodzi? Pod nowym dworem, ty, ja mówię, tego w ogóle ja z tym jak, nie? Albo w ogóle, wiesz, siedzę i mówię, Boże, mówi, jak ja mam podejść do tej rzeczy, w ogóle mówi, czy to naprawdę w to ja mam uwierzyć, bo tak, to takie dziwne dla mnie. I taki billboard wielki koło oszą, miej wiarę! I taki kompoj w ogóle. Ja mówię, ty, no tak mówił do mnie, wiesz. To były to tak dawne czasy, wiesz, nie? Bo to jakby człowiek patrzy na to wszystko i musisz patrzeć, bo on będzie mówił. Im dłużej jesteś z Bogiem, tym rzadziej będziesz miał takie rzeczy, ale uczysz się obserwować to. Bo Bóg mówi przez przyrodę, przez środowisko, które ciebie otacza. Księga Koheleta, Księga Kaznodziei Salomona 3:1. Duch Święty mówi przez ruchy społeczne, polityczne, kulturowe i historyczne. Przyglądamy się na to, co się dzieje, bo to jest głos Boga.
Bóg mówi przez ruchy społeczne, polityczne, kulturowe i historyczne. I to jest też coś, co my musimy uczyć się odbierać i być na to czujni. Dwie rzeczy jeszcze. Piąta Mojżeszowa, czyli Księga Powtórzonego Prawa, 32 rozdział, 49 werset. Duch Święty mówi przez życie Izraela. Izrael jest głosem Boga do świata. Dlatego mówię, dobrze jest, kiedy ktoś może jechać tam. Kiedy ktoś może. Jak to Lester Samral mówił, wszystko się zaczęło w Jerozolimie i tam też się zakończy. Także rozumiecie. W ogóle trzeba patrzeć na naród żydowski. Trzeba się przyglądać na to, co się w ogóle dzieje w związku z... Zegar to jest zegar świata. Izrael to jest zegar świata. Nie przeinterpretowujemy tego. Ja mam cały czas hierarchicznie to pokazuję od rzeczy najczęstszych po rzeczy najrzadsze. I Ewangelia Jana na końcu, 10 rozdział, 37-38. Duch Święty mówi przez znaki i cuda. I to ludziom się wydaje, że każdy znak i cud to jest jakiś głos Boga. Otóż to jest bzdura. Czasem Bóg mówi przez znaki i cuda. Znaki i cuda mogą być ciągle. Ale znak i cud w większości przypadków nie znaczy nic oprócz tego, że to znak i cud. Ludzie mówią, co na przykład się dzieje, bo złoty pył mam. To o co chodzi, bo mam złoty pył. Ja mówię, no mam złoty pył, no tak się otwierasz na Boga, no złoty pył masz, no. No i co? Ale to, co to znaczy? Nic nie znaczy. Złoty pył znaczy, że masz złoty pył. Czy Pan mnie wybrał jakoś? Nie, nie wybrał Cię jakoś, mówię. Do czego miał Cię wybrać Pan? Wiesz do czego? Nie. No to jak to niewyraźne u Ciebie, to nie interesuj się tym. Ale złoty pył mam. No i dobrze, halleluja, mam jego więcej. Ja Ci życzę więcej złotego pyłu. Wiesz, niech Ci się, wiesz. Bo, rozumiem, bo to są zjawiska duchowe. No miej. Ludzie, im bardziej będziecie się otwierali na Boga, tym więcej będziecie mieli zjawisk duchowych. No dzisiaj rozmawialiśmy sobie, mówiłem, że opowiadał taki brat z Litwy, starszy taki człowiek, on już wtedy był wiekowy, on mówi, że u nich w kościele tam na Litwie jeszcze przed II wojną światową, w takim kościółku zielonoświątkowym, dość rzeczą naturalną było, że Duch Święty kogoś podnosił z miejsca do góry i on sobie lewitował i przesiadał go tam na ten. Mówi, to u nas to dość normalne było, że ludzie lewitowali. No tak, jest taki staruszek, bo to normalne, to tak my siedzieliśmy, to jakaś babcia podniesiona tam go posadził. Nie ma, ale czas to dzieje dalej słowo. Wiesz, nie? Ty, w ogóle czujesz klimat, gdzie czują, taki tam siedzi, bo już opowiada, nie? Przed wojną. To są przeróżne rzeczy. Ale to, dokładnie, ten kaznodzieja też mówi przecież, znaczy mówił, to nie on mówił, tylko to zarejestrowane było, nie? Głosił, zaczął też padać w sali. Wiesz, jest to różne, bo to jest, słuchajcie, to jest połączenie rzeczywistości duchowej z rzeczywistością ziemską. Otwiera się niebo, dzieją się cuda, przychodzą aniołowie, to wszystko jest wkumulowane w nasze życie z Bogiem. Natomiast nie dopatrujemy się w tym informacji. Ludziom się wydaje, mówi, widziałem anioła. Ja mówię, no i? No anioł widziałem. Co to znaczy? Ja mówię, po prostu zwolnił, to go zobaczyłeś. Wielkie mieconą. Przecież one są tutaj. Dlatego ich nie widzimy, bo zasuwają ponad szybkością większą niż światło. To musiałby się zatrzymać tu. To byśmy go uchwycili, wiesz o co chodzi, bo tak to nie uchwycisz. Albo musi mnie, chyba że ma poselstwo do ciebie. Jak ma poselstwo, rozumiesz, to on przyjdzie. Ja mówię, ten anioł przyniósł ci coś? Nie, no przyszedł anioł. Ja mówię, i przyszedł i poszedł, tak? No tak. I co to znaczy? Mi nic. Dokładnie nic. Dokładnie nic. Jak będziesz jechał 200 na godzinę i on się pojawi w twoim samochodzie, to znaczy, że szybciej jeździsz niż on lata. W związku z tym, że ciebie chodzi o to, żebyś zwolnił. Wtedy będzie znak od Pana. Już anioł ci się pokaże w samochodzie, to znaczy, że zwolni. W ogóle nie, na przykład. Ale nie upatrujmy sobie w rzeczach nadprzyrodzonych informacji Bożej. Nie oszalejmy. Znaki i cuda, one mają towarzyszyć naszemu życiu. Normalna sprawa. I czasami przez nie powie coś Bóg. Czasami powie, czasami nie. Jak będziesz chodził w wewnętrznym przekonaniu,
Rozumiesz, o co chodzi? To większość rzeczy w ogóle nie zaistnieje w twoim życiu. Ludzie myślą, że to jest nobilitacja, bo mam wizję. To nie jest nobilitacja, że masz wizję. Masz wizję, bo inaczej nie rozumiesz. To trzeba wizję ci dać. Jeżeli nie traktujesz poważnie wewnętrznego przekonania, rozumiesz, to trzeba inną metodę zastosować. Chyba że naprawdę trudne sytuacje są w twoim życiu, prawda? Że wchodzi w grę zmiana życia, służby czy czegoś, to wtedy łączy się ten głos Boga, wtedy to są mocniejsze uderzenia. Ale normalnie, na co dzień, to jest wewnętrzne przekonanie i tak się żyje. Ale tego się chrześcijanom nie chce robić. Panie, ja chcę wizję, Panie, ja chcę anioła, Panie, ja chcę, żebyś mi w łeb przywalił, Panie, otwórz mi głowę, zrób mi lobotomię, wstać mnie tam coś, proszę ciebie, i wtedy ja będę wszystko wiedział. Wiesz, o co chodzi? Panie, Panie, Panie. Panie, ludzie myślą, że Bóg to jest chirurg. Człowieku, doktor Wilczur. Nie, normalna postać. Daje wewnętrzne przekonanie. I tak chodząc, nie będziesz błądził. W ogóle wiecie, o co chodzi? Chodzi, żeby nie błądzić. Chodzi, żeby nie błądzić. Któregoś razu przyjechała taka kobieta do nas do kościoła. 20 tam parę lat, poruszająca się w perspektywie prorocze, różne rzeczy, wiesz, lata, skacze, tutaj do tego miała słowo, do tamtego słowo, tamtego słowo. Podszedłem potem do niej, mówię do niej tak, gdzie ty mieszkasz? A ona mówi, tu, to tam. Ja mówię, bezdomna jesteś tam. No wiesz, nie nazwałabym tak, no pan mnie tam posyła, ja mówię, posłuchaj, dobra, zostaw to, gdzie mieszkasz? A do świętej mi powiedział, zapytaj, gdzie ona mieszka. No to tak, ja mówię po prostu, mówię daj mi rękę, wziąłem ją za rękę, takie miała poobdrapywane, taki lakier na paznokciach, mówię zobacz jakie masz ręce, jesteś zajechana jak kogoś maciarza i udawaj mi tego kim nie jesteś, kocham cię, mówię potrzebujesz pomocy, pomogę ci, jesteś kobietą około 50 lat. Jesteś zaniedbana. Nie masz co się ubrać. Pomieszkujesz po ludziach. I udajesz prorokinię. Nie mów mi, że wyraźnie słyszysz Boga. Bo gdybyś słyszała wyraźnie Boga, to pierwszą rzeczą, którą byś zrobiła, to byś się wzięła za siebie. Żeby być wzorem dla innych ludzi. Bo jak będziesz tak wyglądać, to nikt cię nie będzie chciał słuchać. My nie żyjemy w Zimbabwe. Nie wkręcę ludzi. Ja w ogóle nie wątpię, że to jest prorokini. Bo ja jej posłuchałem, to jest naprawdę osoba z obdarowaniem proroczym. Tylko jest tak silnie zaburzona, że jej się po prostu wymieszało wszystko. Rozumiecie? Chcę, żebyście rozumieli, że to tak działa. Proszę, przesłuchajcie tych rzeczy jeszcze kilkakrotnie. Chcę, żebyście zrozumieli, że przede wszystkim Bogu chodzi o was. Bóg chce rozmawiać z tobą o tobie na dzień dobry. Chce do ciebie mówić wyraźnie. On mówi wyraźnie, on chce, żebyś go wyraźnie rozumiał. On nie chce mówić w rebusach. On pokazuje ci ton swojego głosu, żebyś się nie mylił i żebyś nie szukał gdzieś poza orbitą. Żebyś nie myślał, że on jakieś dziwne rzeczy robi. Że gdzieś tam jakiś tam jest Bóg. On też daje ci najpierw pragnienia, żebyś wiedział na czym stoisz. On nie porusza się w relacjach z tobą poza twoimi pragnieniami. Nigdy nic od ciebie nie chce, a nic innego ci nie proponuje, jak tylko to, co włożył w ciebie jako swoje pragnienie. Bo dopiero na jego pragnienie, które sam w ciebie włożył, przychodzi jego wykonanie. Ja jestem ten, który daje chcenie i wykonanie. Rozumiecie? Zacznijcie składać sobie te rzeczy. Głównym głosem jego do człowieka, tak, jest wewnętrzne przekonanie. On bardzo pragnie tego, żebyśmy go słyszeli przez cały czas. Nie musimy o to żebrać, nie musimy wyczekiwać, nie musimy pościć.
Na pewno Ci pomoże, jeżeli być może będziesz potrzebował, bo się w ciało władowałeś, być może potrzebujesz wziąć post, być może potrzebujesz, bo może potrzebujesz, weź, pojść te 40 dni jak trzeba, halleluja, rozumiesz? Ale nie rób z tego w ogóle rutyny, nie mów, że muszę pościć, żeby Pana słyszeć. Pan mieszka w Twoim duchu. To, czego potrzebujesz, to budować z Nim głęboką, intymną relację. Głęboką więź. To, czego potrzebujesz, to studiować nowe przymierze. I wierzyć w to, że On mówi, a Ty słyszysz. Jak jutro wstaniesz, to powiesz, Panie Boże, dziękuję Ci, że Ty mówisz, a ja słyszę. I tak będzie do końca tego, co się nazywa dzisiaj. A potem sobie w niebie pogadamy twarzą w twarz. Tak? A dzisiaj przez wewnętrzne przekonanie. Pomódlmy się. Ojcze, ja Ci dziękuję za dzisiejszy wieczór. Ojcze, ja dziękuję Ci, że Słowo Twoje docierało do nas bez żadnych problemów. Ojcze, dziękuję Ci, że wydamy stokrotny plon tego Słowa, a diabeł niczego nam nie ugadnie. Amen. Usiądźmy jeszcze.